Duna, dzięki której powstały Gwiezdne Wojny. Czy jest teraz lepsza od Star Warsów? Niemożliwe. Być może archiwa nie są kompletne. Zapraszam do recenzji filmu okiem fana Gwiezdnych Wojen, który wcześniej nic o uniwersum Duny nie słyszał. Duna. A komu to potrzebne? Porozmawiamy sobie o filmach bez spoilerów, później zobaczymy, co jest lepsze, Gwiezdne Wojny czy Duna. Nie ukrywamy, że wielu fanów Gwiezdnych Wojen, w tym i wy, uważa, że Star Warsy nie mają teraz najlepszej pozycji i ostro potrzebują zmian. Niektórzy szukają alternatyw, takim czymś miał być Rebel Moon od Snydera, który początkowo przecież miał rozgrywać się w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale został odrzucony przez Lucasfilm. No ale nie ukrywajmy, koniec końców okazał się być co najwyżej średniakiem. Z tego powodu właśnie sobie odpuściłem tę produkcję, a tu nagle pojawiła się Duna. I nie ukrywam, że do tego filmu zainspirowało mnie między innymi to, że często porównywana jest albo mówione jest o niej, że po prostu są to lepsze Gwiezdne Wojny. Pierwszej części na premierę nie oglądałem, mimo że nawet wy sugerowaliście mi tę ekranizację. Nie ukrywam, że gdy słyszałem Duna, miałem takie skojarzenie, że to będzie romansidło pokroju Zmierzchu. I zanim wyciągniecie widły i pochodnie, pamiętajcie, że ja nigdy nie czytałem książek. Ale mamy premierę drugiej części, wszyscy ją zachwalają, więc zobaczmy, czy jest to dobra alternatywa dla Gwiezdnych Wojen, jak to wszyscy mówią. Zacznijmy bez spoilerów od pierwszej części, cóż też ta Duna ma wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami. Po pierwsze, na pewno będziecie się czuli tam jak w domu, bo patrząc na scenerię ostatnich produkcji gwiezdnowojennych, to zarówno tam, jak i w Dunie wszystko rozgrywa się na pustyni. Nie lubię piasku. Poza tym mamy świątynię Jedi, Gwiazdę Śmierci. Nawiązania do Mando? You've been training him in the way. This is the way. This is the way. Swojego rodzaju rozkaz 66? Mind trick, który tutaj bardziej przypomina... Głównego bohatera próbują zabić jak Padme przy użyciu Robali? Poe, który gra tutaj rolę ojca głównego bohatera, nie uwierzycie, ale zawsze chciał być pilotem. Wanted to be a pilot. A tym wszystkim trzęsie nie kto inny jak sam Imperator. Oczywiście to nie są jedyne znajome twarze, ponieważ mamy Draxa z MCU, Aquamana z DC, czy dziewczynę Petera Parkera. Czekajcie, tak, ja wiem, to jest mini spoiler, ale czy to znaczy, że ona go zdradza? Nie ukrywam, że pierwsza część nie wciągnęła, bo kryje się w aurze tajemniczości. Fajnie było poznawać od początku, w jaki sposób działa ten świat, to uniwersum. Wiecie, niebieskie tarcze dobrze, czerwone niekoniecznie. No i jest tutaj zdziebko brutalny niż w Gwiezdnych Wojnach. Jednak jeśli jesteście przyzwyczajeni do szybszego tempa, coś a la superbohaterowie, że wiecie, co chwilę coś się musi dziać, ktoś musi dowalić jakimś żartem, no to jest o wiele wolniej. Tak naprawdę pierwsza połowa filmu to jest 100% ekspozycja. I jeśli miałbym nazwać jakąś największą bolączkę, jaką miałem po zakończeniu pierwszej części, to, że tak naprawdę jest jednym wielkim dwugodzinnym wstępniakiem do części drugiej. Nawet same ostatnie słowa w tym filmie to jest... To dopiero początek. This is only the beginning. No dzięki, że gdybym oglądał to na premierę, to musiałbym czekać 3 lata na drugą część. Na szczęście ja z jedynki mogłem od razu przeskoczyć do dwójeczki. No właśnie, dwójeczka bez spoilerów. O niebo lepsza, głównie z tego powodu, że w cudzysłowie, no w końcu coś zaczęło się dziać. Nie ukrywam, że kupiło mnie to, iż główny bohater, bardzo duży vibe Anakina z trzeciej części Gwiezdnych Wojen, nie chcę więcej spoilerować, o wiele więcej akcji. Źli bohaterowie też mi się podobali, nawet do tego stopnia, że tak samo nie chcę spoilerować, ale a szkoda, że tak mało widzieliśmy ich na ekranie. Co mi się nie podobało, to Imperator, który trochę się zachowuje jak taka zwykła popierdółka, a nie wielki władca wszystkiego. To jest killer? To jakaś popierdółka, a nie killer! W skrócie, polecam obejrzeć. Nawet możecie zacząć od drugiej części, jeśli za bardzo nie macie czasu. Teoretycznie wszystkie najważniejsze rzeczy są streszczone na początku samym, jeśli nie chcecie dwugodzinnego wstępu oglądać. Aczkolwiek jeśli lubicie wciągać się w lore, zawiłości, jak ten świat działa, no to pierwszą część też polecam. I ja osobiście na trzecią część czekam. To teraz, czy Duna to lepsze Gwiezdne Wojny? Powiem tak. George Lucas inspirował się tym uniwersum, tworząc Gwiezdne Wojny. Ale mimo wszystko to i tak wybrałbym oryginał trylogię,
najzwyczajniej w świecie tego typu uniwersum mi bardziej odpowiada. No ale panie najlepszy youtuberze, słyszę krzycie moi przystojni widzowie i piękne widzki za monitorami. Panie, powiedz nam pan po prostu, czy ta Duina to jest lepsza od tych złych Gwiezdnych Wojen od Disneya? O bogowie, walka! Ja mogę kłamać, a liczby nie kłamią. Pierwsza część, $433 milionów. Jednocześnie to jest imponująca liczba, jednocześnie nie. Dlaczego? Solo. Film o Gwiezdnych Wojnach, prawie 400 milionów, uważam za porażkę. Tak, zdaję sobie sprawę, że to zależy wszystko od budżetu filmu i założeń, ile miał on zarobić. Jednak osobiście myślałem, że jak na taki hit pierwsza część zarobiła więcej. Tak, zdaję sobie sprawę, że normiki, można powiedzieć, nie wiedziały o tym tytule i dopiero dowiedziały się o drugiej części, bo wiecie, co jest imponujące? 82 miliony. Opening weekend. 41 pierwsza część. Rozumiecie to? Druga część ma szansę zdobyć dwukrotnie, co widzimy tutaj. Szczerze, znaczy na pewno jestem przekonany na 100%, że nie dobije do magicznego $1 miliarda, a spekulowałem, że dwoma ekranizacjami, którym to może się udać w tym roku, będzie Duna i Deadpool 3, więc jeszcze może Deadpoolowi stuknie miliard. Tutaj stawiam 750-800 milionów, jednak mimo wszystko. I tak to jest bardzo imponujące. Moim zdaniem trzecia część przebije miliard. Dlaczego to jest imponujące i jednocześnie trochę smutne? W 2026 roku ma wyjść wielka kontynuacja sequeli, teoretycznie 10. film o Gwiezdnych Wojnach. Film o Rey z ręką na sercu. Nie wiem, czy ten film dobije do $500 milionów. Żeby nie było, $500 milionów brzmi imponująco, ale jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, niekoniecznie. Ale czy to oznacza, że rzucamy Gwiezdne Wojny i przechodzimy do uniwersum Duny? No nie. Póki co jeszcze mam pewne obawy, co chodzi o kontynuację. Dlaczego? Widzieliśmy liczby. Trzecia część moim zdaniem zrobi więcej. Nie czytałem książki, ale domyślam się, że tam będziemy mieć duże pierdzielnięcie. Film przebije barierę $1 miliarda i mam takie z tyłu głowy obawy, że wtedy dobiorą się do niego korpolutki i coś to sobie nachachmęco i będzie mieć typowe sytuacje, jakie mamy ostatnio, czyli coś jest popularne. No to przychodzą ludzie, którzy chcą, żeby film trafił do większej liczby odbiorców, przez co spychamy materiał źródłowy na bok, no i wychodzi taka papka, która niby jest akceptowalna przez większą ilość normików, ale tak naprawdę jest o wszystkim i o niczym. Mam wrażenie, że coś podobnego spotkało trzeci sezon Mando, który był mega bezpieczny, śmieszny, taki kurwa właśnie dla normików, ale lepszym przykładem jest 8 sezon Gry o Tron. Nie chcę się nakręcać na coś, jak nakręciłem się na uniwersum Gry o Tron, żeby później sparzyć się, jak przy zakończeniu, czyli finale 8 sezonie. Ja wiem, że teraz mam jeszcze House of the Dragon, ale ogólnie chyba wiecie, o co mi chodzi. Już słyszałem głosy, że fabuła filmów, szczególnie drugiej części, odbiega od książki i że niektórzy fani książki nie zdziwią się, jak trochę przychachmęco przy trzeciej części. Jednak koniec końców te filmy polecam, ja się pozytywnie zaskoczyłem, ale osobiście jeszcze stuprocentowo nie wkręcam się w to uniwersum, nie zmieniamy się jeszcze z Gwiezdnych Wojen na Dune. Oczywiście jeśli się na coś zmienimy, to na memiczne anime, może dopiero później na Dune. Ale nie ukrywa, że ciekaw jestem, jak dalej to uniwersum się rozwinie i ile zarobi w porównaniu do filmu o Rey. Czy Duna będzie Gwiezdnymi Wojnami dla nowej generacji? Trudno powiedzieć, ale widać, że już chcą coś z tym robić. W dniu, gdy to nagrywam, walnął trailer MMO, który będzie działo się w tym uniwersum. No więc poczekamy, zobaczymy. A więc to była taka mini odskocznia od naszego typowego kontentu. Oczywiście wielkie dzięki za lajki i suby. Trzymajcie się, jak to mówią w uniwersum Duny, za... Gomeza! Ale szanić recenzję, najważniejsza ocena. Czy memy z Duny mają... High ground! Okej, dobre. Ale jakbym miał podsumować... O! Jeszcze lepsze! To jest jeszcze lepsze! Jakbym mógł podsumować drugą część bez spoilerów, to w sumie bym to pokazał.